Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witamy wszystkich. Dzień dobry. Co, jesteśmy w Elblągu, przed piątym pucharem, łowisku net, centrum miasta, Elbląg. Chcielibyśmy zaprezentować sprzęt, nowy sprzęt na 2015 rok firmy Robinson. Marcin van den Neyde, tak pokrótce może na początku powiemy, bo w sobotę planujemy pokaz, jednakże dzisiaj na spokojnie chcieliśmy to rozłożyć i pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Razem ze mną Artur Kocikowski. Artur, cóż, no żebyśmy właśnie nie zanudzać publiczności, poprosiłbym Cię o może trochę o scharakteryzowanie tego nowego kosza, bo tu mamy nowy kosz właśnie na 2015 rok. Opowiedz coś o nim. No kosz przede wszystkim, tak, nowy design, tak jak widać, nowe rozwiązania. Kosz jest przede wszystkim lekki, waży 11 kg, około 11 kg. Co z fajnych rzeczy, ma poprawione nogi. Stópki są bardzo fajne, stabilne, łamiące się. Przede wszystkim też poprawione są nogi, że trzymają na śrubach, nic się z tym nie dzieje. Czyli stabilnie. Tak, bardzo stabilnie jest. No wysokie nogi teleskopowe, 6 nóg teleskopowych, zupełnie regulowanych. Wszystkie gałki, wszystkie w jednym kolorze, tak jak mówię, w nowych kolorach. Nowy balkon, który jest regulowany. To jest też ciekawostka. Można to sobie zsunąć, rozsunąć. Prawo w lewo, góra, dół. Dokładnie. Z nowych rzeczy miseczka, taka bardzo mała rzecz, a cieszy, bardzo przydatna. Nowe fajki neoprenowe, których nie mieliśmy w ofercie, są w różnych długościach. No i przede wszystkim jeszcze poziomica z tyłu, żeby stabilnie się ustawić. Nawet trzy poziomice. Tutaj z boku dwie są jeszcze dodatkowo. Tak. Nowe siedzenie poprawione, twarde. Do tego dochodzą szuflady. Ja za chwileczkę pokażę szuflady. Które można, że tak powiem... Trochę wolniej, jakbyś jeszcze raz szuflady mógł poprawić. Tak to tutaj wygląda. Można dokupić w konfiguracji sobie do góry jeszcze. Pas nośny jest. Tutaj dodatkowo jest do tego na ramię. Dostawki w różnej konfiguracji. Jest jeszcze nowa dostawka z przykrywką. Tutaj nie mamy, ale jest dostępna już w ofercie też na stronie Robinsona. Można sobie to obejrzeć. No i co ważne, 6 teleskopowych nóg, tak? Tak, tak. Wszystkie są długie, gdzie jest problem się ustawić. Tutaj jest to rozwiązane, bo są bardzo długie, tak? Wszystkie nogi w tych samych długościach. Tak, dokładnie. Ja może pokażę tak, bo w ofercie jest... W ofercie jest możliwość do kupienia po prostu sobie kaset, tak? Tutaj akurat kilka połączyliśmy. Ciekawostką jest to, że do tego kosza można dokupić wszystko, tak? Czyli możemy dokupić sobie zatrzaski, możemy dokupić sobie gałki, możemy dokupić sobie tutaj mocowania nóg, tak? Czy nogi, cokolwiek. Kasety są aluminiowe, są lekkie, solidnie wykonane. Tu jest akurat... Jest szyna tutaj, gdzie to wchodzi po. Tak, tu jest 30 prowadząca taka, tak? Nie zabiera nam to miejsca, tak? Możemy to sobie schować. Czyli dowolnie modyfikujemy to, jak chcemy. Ciekawostką jest coś takiego, pokażę, że tą kasetę możemy sobie oczywiście jak w każdej firmie rozłożyć, ale chcąc na przykład powiększyć kasetę, nie musimy kupować jakiejś tam kasety 30 czy coś. Tak, to możemy samą ramkę. Tak, jest ramka. Jest ramka 3 cm. Gdzie to podwyższa po prostu. Czyli dowolnie do możemy ją sobie... Z większych zestawów, do listków, do bombek, tak. Idealnie to się nadaje. Czy na akcesoria. Możesz pokazać zatrzaski. Lekkie, aluminiowe, lekkie i solidne. No super, no to co, może któryś z Was zademonstruje stabilność kosza i usiądzie na nim. Spróbujemy, no. Co? Rozłożymy nogi. Powinniśmy, oczywiście mamy te poziomnice, powinniśmy sobie nimi tutaj wyregulować, tak? Ten poziom, żeby było wygodnie. O, to mniej więcej pokażę. Tomek, jako najlżejszy z rodziny? Jako najlżejszy, bo ja ważę w tej chwili około 100 kg, tak? Ten podest stoi krzywo, ale zobaczcie, tu się nic nie dzieje, tak? Jest stabilny. Oczywiście w tym momencie troszkę jest dla mnie za niski, więc standardowo bym sobie włożył dwie kasety, pewnie 30 pod siedzenie, tak żebym miał... Pod kuper. Pod pupę, tak żeby była wygoda łowienia. Ażurowy podejścik, tak, także nic nam się nie brudzi, nic tu się nie dzieje, wsuwany. No tu
też jest nowe, bo nie mieliśmy takiego podstawka. Został zmieniony, lżejszy jest przede wszystkim. Myślę, bardziej funkcjonalny też, nie? Kosz można sobie obejrzeć tak na stronie łowisko.net, tam jest pełna oferta, czyli kosz plus osprzęt, plus kasety, wszystko co potrzebne, tak? Kuwety, miski, solidnie zrobione, jakościowo tutaj do większości producentów w naszym kraju nic nie odbiega. Na pewno jest to atrakcyjne finansowo, tak? Z ciekawości powiem, że taka podstawowa wersja kosza kosztuje około 1000 zł, 1050 zł, 1100 zł kosz sam. Jest to bardzo atrakcyjna oferta dla kogoś, kto nie dysponuje dużym budżetem, a jednocześnie chciałby mieć solidny, powiedzmy sobie szczerze, taki profesjonalny kosz. Kolory uniwersalne pasują do różnych marek, także można to sobie spokojnie łączyć ze sobą. No, obejrzyjmy kosz z każdej strony. Pokaż kosz, Marku. Ciekawa jest ta rama, jest ciekawa, warto na to zwrócić uwagę, bo to jest dość fajnie rozwiązane. No całkowicie nowy design jest zrobiony, jest ciekawy, tak? Żaden z producentów jeszcze tego nie ma. Tutaj właśnie też, to też jest ciężar jakoś ograniczony, że on nie jest ciężki, tak? Tak jak większość koszy. Tak. Poziomica, o których mówiliśmy, miejsce do montowania systemu transportowego pasów, tak? Pas. Zwróćmy uwagę, że rama jest spawana. Nie jest łączona nitami. Tak, solidnie. Pokrótce pokażemy może nowe wędki, tak, na nowy sezon. Zacznijmy od tak zwanych uklejówek. Artur, powiedz może nam coś o nich. Dokładnie. Uklejówki są zmienione całkowicie, jest szata, nowe malowanie. To jest seria MX, tak? MX, dokładnie. Zmieniony jest dolnik, co jest bardzo istotne, bo w poprzednich klienci narzekali, że dolniki, że są po prostu miękkie. Tutaj jest to zmienione, jest to dosyć twarde. Od 3 metrów praktycznie w ofercie 3, 3,5, czwórka, 4,5 i 5 metrów. 5 metrów. Dokładnie. Myślę, że fajna oferta, przede wszystkim niedrogie, do szybkiego łowienia, nie tylko uklejek, jakichś średnich rybek, jak najbardziej się nadaje. Co tu jeszcze? Wklejeczka jest już pełna, sztóweczka, gdzie to tam nie trzeba nic przerabiać, tylko końcóweczkę do zamontować, kupić. Łącznik i łowić. Tak, dokładnie. I no, myślę, że uklejówki przyjmą się na rynku, przede wszystkim cena tutaj jest bardzo atrakcyjna. Są przyzwoite uklejówki w dobrej cenie, krótko mówiąc. Dokładnie. Może więcej pokażemy je na pokazie. Teraz pokażemy zupełnie nowe, no zupełnie nowe baty, tak? Zupełnie nowe baty. Tu mamy serię Power Card, tak? Tak, dokładnie. To jest, że tak powiem, seria Robinson Team Power Card. Występuje 5 metrów, 6 metrów, 7 metrów. Wędka jest o tyle fajna, że jest zrobiona... Przytrzymaj na chwilę. Oprócz normalnego oplotu jest zrobiony wzmocniony oplot. Przez co daje dużą moc, pozwala łapać fajne ryby, nie używając gumy, czyli na pełnym bacie, tak jak to się łowi po prostu. Wędki są dobrze wyważone, nie są to super lekkie wędki, no bo niestety no gdzieś tutaj z tego ciężaru trzeba by uciec, a tu chodzi o to, żeby to była mocna wędka i tak to jest zrobione, tak? Ale waga jest mimo wszystko bardzo atrakcyjna. Tak. Dokładnie. Że wędki mówię, do 7 metrów w ofercie od piątki, jak najbardziej zadowoli to, myślę, wędkarzy. Jest to dobra wędka na zawody, a również dla takich ludzi, którzy lubią łowić sobie czy z brzegu, prywatnie. Czy z łódki prywatnie, stawiają duże wymagania i potrzebują lekkiego, sztywnego kija, który jednocześnie będzie bardzo mocny. I to jest właśnie taki kij. Bardzo ciekawa oferta i też, co warto zaznaczyć, dla nieduże pieniążki, tak? Dokładnie. Parametry można będzie sobie sprawdzić na stronie, ceny. Na pewno jest to oferta bardzo ciekawa i konkurencyjna. Dobra, no i teraz powiecie coś taki... o hicie. Tak, no, śmiało można powiedzieć, że ta seria wędek HMC TX, tak? Trzymaj w miejscu. To jest hit, tak? W tej chwili trzymam w ręku
proszę zobaczyć wędkę 8-metrową. Bardzo cienki dolnik. Bardzo cienki dolnik. Bardzo lekka. No przy tym sztywna jest ta wędka. Jakby się udało zaobserwować, jest sztywna, tak? Dobrze, ciężar jest ważony tej wędki. Gdzie bez problemu 4 godziny na zawodach można nią machać i myślę, że się zawodnik nie zmęczy, tak? No te wagi są naprawdę fajne, tych wędek i sztywność też tutaj jest bardzo, bardzo atrakcyjna. Dla porównania mam wędeczkę 6-metrową, to jest praktycznie piórko, tak? Można sobie naprawdę długi czas operować bez męczenia. Mamy tu wagę, może zważcie. Tak, szóstkę. Bardzo chętnie pokażemy. W tej chwili zważymy wędkę 6-metrową. To jest szał, panowie. 165 gram, 6 metrów. Możemy zważyć również 7-metkę. Tutaj nie powiedzieliśmy, że to występują te wędeczki od 5 metrów. 5, 6, 7 i jeszcze 8, bo w karpiowych nie ma 8, a tutaj jest 8 metrów, tak? Zważymy teraz 7. Jeszcze chciałbym coś pokazać, jeśli można. Szczytówki węglowe, tak? Puste szczytóweczki węglowe. W tej chwili odważymy, to jest wędka 7-metrowa. 225 gram. Czyli wędki zdecydowanie dla najbardziej wymagających. No i jeszcze tutaj zginę ósemeczkę, już tak odważymy. Coraz częściej wędkarze szukają lekkich i sztywnych ósemek. Zważymy 8. 310 gram. 310 gram. No myślę, że jak na 8 metrów i takie wyważenie wędki jest naprawdę zadziwiające. Wędki są dostępne w ofercie. Bardzo ciekawe, w nowym malowaniu. Też są. Czekaj chwilę. W ofercie Robinsona mamy w tej chwili trzy wędki nasadowe, tak zwane tyczki. My zaprezentujemy dwie z nich. Jest zupełnie nowa wędka, tak, Competition MX 1300. Szmalowanie do mnie. Tak ta wędka wygląda. Wędka, którą poleciłbym osobom, którzy zaczynają z wędkarstwem wyczynowym, czy też potrzebują wędki nasadowej do prywatnego łowienia, ale również dla tych, którzy już od wielu lat łowią i potrzebują troszkę mocniejszego kija i jednocześnie nie chcą wydać jakiejś góry pieniędzy. Łowiska wędka komercyjne? Słucham? Łowiska komercyjne? Myślę, że najbardziej na karpie ta wędka też się nada, tak? Myślę, że tak. Może jeśli się uda, spróbuj pokazać Zwis? Marku jej pracę, tak? To jest wędka. Ona w tej chwili, jeżeli mogę tutaj powiedzieć, to proszę. Ona 12-20 ma. Jest do tego jeszcze dopalacz do 13 metrów, ale w ofercie mówię, jest jako 12-20 plus 80 cm dopalacza. Wędka w tej konfiguracji waży 930 gram. To myślę, że na taką wędkę to też nie jest jakoś dużo, tak? Ten ciężar się rozkłada, jest bardzo fajnie wyważona. Gdzie nie czuć tego 900 gram, wiadomo, rozkłada to się na elementach. Jest możliwość dokupienia do tego topu 4-elementowego, topu karpiowego, topu do kubka, czyli tak to wszystko jest tutaj potrzebne do wędkowania. No i jest dopalacz, o którym mówiłem, te 80 cm, co nam daje pełne 13 metrów. No i co ważne, że wędka jest naprawdę przyzwoita, ale jest jednocześnie bardzo, bardzo tania, tak? No jest atrakcyjna cenowo na rynku, tak, to trzeba powiedzieć. W zasięgu rynku i każdego praktycznie wędkarza za nieduże pieniążki można mieć bardzo, bardzo przyzwoity kij. No i co, Artur, może przedstaw wędkę, którą łowisz ty, którą łowię ja? Tak, tak. Wędka od kilku lat na rynku. Dokładnie, PX1310. Już ją tu pokazujemy. No co, wędka na pewno fajna, z zapasem mocy, bardzo dobrze wyważona. Łowię nią trzeci sezon,
że tak powiem, no, dopóki jestem tu dopiero listona i że tak powiem, mam dostęp do tego sprzętu, to jak najbardziej będę na tym łowił, bo wędka jest fajna, jest sztywna, waży 890 gram, jest szybka. Jest też fajna konfiguracja tutaj, jeżeli chodzi o topy, bo mamy top zwykły lub top long. Za chwilę to pokażę. Ale tak, Artur mówi o tym, że póki łowi w Robinsonie, ale prawda jest taka, że wielu zawodników startujących w Grand Prix Polski, którzy nie są w klubie Robinson, również łowi tymi wędkami. To świadczy o tym, że po prostu jest to bardzo fajny kit, który naprawdę dla najbardziej wymagających powinien sprostać, tak? Wielu zawodników właśnie z czołowych miejsc Grand Prix używa tej wędki. No to świadczy o tym, że jest doceniona. Dokładnie. Przy tym w tej ofercie cenowej ciężko znaleźć tak ciekawą wędkę, tak? A ci kurwa nagra, która spełnia tyle pozytywów. Za chwilę te wędeczki ważymy. Ważymy w tej chwili top long czteroelementowy. Ciekawostką jest to, że te topy, czwarte elementy są kompatybilne nie tylko z wędkami Robinson, ale również z wieloma innymi wędkami na rynku. Tak? Pasują do wielu modeli Sensasa, Mivardi, nawet do angielskich Mawerów. Warto sobie zmierzyć te średnice i za nieduże pieniążki kupić taki top. Co tu jeszcze istotne, to top jest, tak jak sama nazwa mówi, long, czyli jest dłuższy, normalny top ma 4,65, ten top ma 5 metrów. Jeszcze jest u nas też w ofercie możliwość do kupienia różnych średnic szczytówek, przez to też mamy fajne rozwiązanie, bo różne średnice wewnętrzne na końcu można sobie kupić, nie obcinając szczytówek. Jest też w ofercie taka szczytówka 50 cm, która ma średnicę 2,5 wewnętrzną, przez co nam to daje niedocinanie. Wszystkie szczytówki są równe, a nie trzeba tego docinać. No i można zastosować bardzo grube gumy. Idealne rozwiązanie na rzeki czy na łowiska komercyjne. Dokładnie. No i tutaj jest normalna, akurat tutaj jest w tym topie normalna szczytówka 76 cm. Jest też w ofercie szczytówka, tak jak mówiłem, 50 cm. 76 cm z różnymi średnicami, tak? Które od tam 1,2 do 2,5. Tak, średnica dolna, to warto powiedzieć, to jest 4,5 mm. Też pasuje do wielu innych wędek. No i zważymy za chwilę całą wędkę, pokażemy. Zważmy wędkę. To co, na dowód zważymy tą wędeczkę? Jest troszkę krzywe podłoże, więc nam będzie lekko skakać. No dobrze, Artur, pokaż nam sztycę. W ofercie pojawiła się właśnie też 4-metrowa sztyca. Dosyć dobrze wyważona jest, przy tym sztywna. I jeszcze ma fajne rozwiązanie dla ludzi, którzy łowią karpie. Jest dodatkowo drugi gwint. Przez to czekaj, wolniej. Pokaż. Sztyca staje się bardzo... Wolnie, pancerne, pokaż, jak to się przytrzymaj. Oprócz normalnego gwintu, tak jak widać tu, jest dodatkowo drugi, gdzie możemy wkręcić kosz. Jest ona krótsza, ale przez to jej moc staje się jeszcze większa. Tak. Sztyca 4-metrowa o niedużej wadze i mocna. Mocna, sztywna przede wszystkim. W jednym ręku bez problemu można ją trzymać. Dostępna w ofercie.